Zwiększy się aktywność sił powietrznych USA nad Polską. Astral Knight 20, amerykańskie samoloty nad Polską. W najbliższych dniach zwiększy się aktywność sił powietrznych USA nad Polską, pisze we wtorek 15 września, Rzeczpospolita. Od 17 do 25 września na wszystkich lotniskach wojskowych w Polsce zostaną przeprowadzone manewry. W ramach ćwiczenia Astral Knight 20 rozłożony zostanie swoisty parasol obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej nad kluczowymi obiektami strategicznymi Polski, na przykład stacjonującymi na wschodniej flance wojskami sojuszniczymi. Ćwiczenie zostanie przeprowadzone od 17 do 25 września na wszystkich lotniskach wojskowych w Polsce. Manewry te porównywane są przez wojskowych do ćwiczeń sił lądowych USA, które odbyły się latem pod kryptonimem Defender Europe 20, czytamy w Rzeczpospolitej. Jak podaje RZ, można się spodziewać na polskich lotniskach i w przestrzeni powietrznej kilkudziesięciu samolotów sojuszniczych, m.in. F-16, czy tankowców, być może też maszyn piątej generacji F-35, a uczestniczyły one w podobnych manewrach rok temu nad Adriatykiem. Strona amerykańska, bez udzielenia wyjaśnień, nie odpowiedziała na pytania Rzeczpospolitej o to, jakie maszyny pojawią się w Polsce, ile ich będzie, a także czy zostaną przemieszczone do Polski zestawy Patriot, czytamy. Według RZ, wiadomo jednak, że w manewrach wspomaganych komputerowo weźmie udział kilkanaście samolotów USAF, które już w sierpniu przyleciały do Polski w ramach ćwiczenia Aviation Detachment. Będą w nich też uczestniczyły polskie maszyny, m.in. F-16.